Nie wiem, czy pan kojarzy takie nazwisko jak Harris, Clive Harris, taki uzdrowiciel przyjeżdżał do Polski. No ja z nim jeździłem przez wiele lat, no przez 5 lat chyba. Bardzo miły, miły człowiek, fajny, naturalnie z charyzmą. I on leczył ludzi dotykiem dłoni. Dotykał głowy albo brzucha, albo czegoś tam. Koło niego stał asystent i mówił, co ma dotknąć. Albo brzucha, albo wątroby, albo coś tam. I on tego dotykał. Kolejka ludzi do niego stała. Tysiące ludzi przychodzili do niego. Jedynym miejscem, którym można było to zrobić, był kościół. To były jedyne wielkie pomieszczenia dostępne dla setek ludzi. Więc siłą rzeczy to zostało wchłonięte przez kościół polski. On tu mieszkał zresztą u dominikanów na Fretach, jak przyjeżdżał. No i potem przyjmował w kościołach w całej Polsce, w różnych miastach, miasteczkach, po 2 dni pod rząd, po 1 dniu. I myśmy z nim jeździli, fotografowaliśmy to. Ale oczywiście i bez miary tej ludzkiej tragedii, jaką wtedy można było zobaczyć, kto przychodzi do niego, te setki ludzi chorych na raka, przynoszeni jacyś ludzie na noszach, konający. No, mam takie zdjęcie, jak przed ołtarzem leży chyba, nie wiem, z 15 noszy, czeka w kolejce do niego. No wstrząsające zupełnie zjawisko taki. To, co zobaczyłem wtedy w Polsce, no to rzeczywiście jest nieporównywalne z niczym. Czasami zresztą były tam takie sytuacje, że musieliśmy przestać fotografować i musieliśmy pomagać tym organizatorom, bo ludzie by nas stratowali, wyłamywali drzwi do kościołów. No, tysiące ludzi próbowały się do niego dostać, na ogół ludzi śmiertelnie chorych. No wstrząsające, trzeba było z tymi ludźmi walczyć, żeby po prostu nikogo nie stratowali. No, bardzo przykre sytuacje tam były. No bo kolejki i tłumy były takie, że wielu ludzi się nie mogło dostać tam. No, w Nowym Targu była taka sytuacja, że chcieli nas po prostu zlinczować tam ludzie. Wyłamali drzwi do kościoła i wtedy Harris no, widział, że już się nie da zapanować nad tym, że już łamią sprzęty w kościele, że no, próbuje się 2000 ludzi dostać. I wyszedł wtedy przed kościół i na dworze leczył wszystkich. To trwało chyba z 20 godzin.